Jest 17 września 2024 roku. Ksiądz profesor Andrzej Kryński, rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, wyszedł ze spotkania z prokuratorem dyżurnym Prokuratury Krajowej w Warszawie. Księże profesorze, jak został ksiądz przyjęty tutaj w Warszawie przez prokuratora Prokuratury Krajowej? No, bardzo dobrze wysłuchał. Pan prokurator był bardzo uważnie wysłuchał, a potem zobaczył niektóre dokumenty i poradził, że trzeba działać na piśmie, trzeba wnieść pismo odpowiednie tutaj do Prokuratury Krajowej wnioskiem o to, żeby ta sprawa była załatwiona jak najszybciej, bo są dokumenty, które świadczą, on nie ma o wszystkich dokumentach sprawy, ale prokuratura rejonowa powinna to prowadzić porządnie. Jest jeszcze prokuratura okręgowa, która powinna pomagać, żeby rozwiązać ten problem. I jest okręgowa, jeszcze prokuratura regionalna, też żeby zawiadomić ich o tych sprawach, które są tutaj dla nas bardzo ważne, że przyjmuje się, mówi, to jest niedopuszczalne, żeby przyjmowano w czasie prowadzenia tych spraw majątek uczelni, żeby rozkradano. Czyli jest szansa na to, że Prokuratura Krajowa bardzo mocno zainteresuje się, nawet być może w pewnego rodzaju formie nadzoru nad tym, co dzieje się w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa Północ, Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, a raczej nad tym, co się nie dzieje tam, jeśli chodzi o... Myślę, że pan prokurator bardzo dobry fachowiec, zna się na takich sprawach i chce pomóc, żeby to było jak najszybciej i dobrze rozwinięte. I chciałem podziękować też za takie serdeczne przyjęcie, wysłuchanie i doradzenie, jak trzeba działać, żeby jak najszybciej tę sprawę zakończyć. Jak ksiądz skomentuje dzisiaj, prawie tydzień od konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy w Częstochowie, fakt, że na podstawie sfałszowanego dokumentu, który został potwierdzony przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, nadal prowadzone są czynności urzędowe, sprawcy nie są aresztowani, są swobodni, jeśli chodzi o przejmowanie, spieniężanie majątku należącego do uczelni, do fundacji, do ludzi, którzy pracują na misjach w Afryce, między innymi w Kamerunie. Chciałem powiedzieć też, że był bardzo zdziwiony, że pieniądze były wyprowadzane z kont bardzo duże, po 400 tysięcy i nie było reakcji prokuratury, żeby to wstrzymać. Też zdziwiony był, dlaczego prokuratura nie zablokowała ksiąg wieczystych, nie zablokowała kont, bo do tego powinna zrobić, mimo wszystko, żeby nie doszło do kradzieży. A ja też poinformowałem, że my składaliśmy, ale prokuratura rejonowa w Częstochowie była oporna, nie chciała działać. Na przykład ten sfałszowany dokument przyszedł w czerwcu, a dopiero teraz prokuratura zamierza coś działać. Czy uważa ksiądz, że w świetle tych wstrząsających zaniedbań, które dotyczą majątku 200 milionów, między innymi u podnóża Jasnej Góry, warto zastanowić się nad zmianami personalnymi w zarządzie częstochowskich prokuratur? No, myślę, że prokuratura, powiedziałem, przejmowała okręgowa i nic nie pomagała dla prokuratury rejonowej, żeby to szybciej było. Prawnicy składali dokumenty i bez echa, bez wszystkiego, a to powinno być działanie, żeby nie naciągać ludzi na straty, bo też sobie wyobrażam, jeżeli prokuratura opóźnia się w działaniach takich, które trwają dość długo, to też naraża się na to, że tracimy zaufanie do tych, którzy pracują, że nienależycie wykonują swoje obowiązki i przechodzą do tych obowiązków niepoważnie i ze stratami, na co narażają też państwo, a my żyjemy w państwie prawa i musi być prawo przestrzegane. I tutaj też to się ciągnie ponad rok czasu sprawa i powinna być załatwiona jak najszybciej. Złodzieje powinni być ukarani, aresztowani, odprowadzeni. Zmiana powinna nastąpić natychmiast. Ale KRS-ie. Bo KRS nie może nic zrobić. To, co pan prokurator powiedział, jeżeli prokuratura nie wyda odpowiednich dokumentów, że to zostało sfałszowane, że to zostało okradzione,
no jak można, że 400 tysięcy wyprowadza osoba i nic na to nie działamy. No to jak to śmieszne. Jest fundacja, która była przeznaczona do pomocy dla Afryki, dla edukacji, gdzie budowaliśmy szkoły, utrzymujemy dzieci, pomagamy dla uczniów w Kamerunie. I co? I tutaj na to nic nie działają. Te pieniądze, które powinny być przeznaczone z fundacji pożytku publicznego, jaką mam, to oni sobie powypłacali, wzbogacili się. Ja bym powiedział, zabierając jedzenie, wyżywienie, lekarstwa, sami to zjedli i skonsumowali. To jest takie nieludzkie, gdzie cały świat dzisiaj pomaga, nawet są, teraz jesteśmy, że są powodzie, organizują się ludzie, a u nas ludzie wykształceni. Pan profesor Bogacz, który milionami obraca, nie umie, jeszcze kradnie z uczelni. To jest albo dwóch policjantów, którzy zarządzają uczelnię i policja z nimi współpracuje i chroni. I to jest właśnie skandal. Czy pana prawnicy złożyli wnioski po konferencji prasowej o aresztowanie wszystkich sprawców tego udowodnionego już przez Komendę Wojewódzką Policji? Ja myślę, że już dawno było złożone, żeby działano, ale to wszystko opóźnione, nie ma odpowiedzi, wszystko odkładane jest. No a pani prokurator jest jednak, stoi na stanowisku prawa. Ona powinna podejmować decyzję. Ona nie powinna iść spać, dopóki nie załatwi spraw. Tak. Dlatego my również nie damy spać w tym momencie wszystkim specjalistom z Prokuratury Krajowej, którzy są odpowiedzialni za ład prawny Rzeczpospolitej, o to, by ci, którzy tworzą jednostki edukacyjne, tworzą dzieło misyjne, byli pod ochroną prawa, a ci, którzy sprzeniewierzają się tym ideom i popełniają już udowodnione przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach przestępstwa, znaleźli się jak najszybciej za kratami. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.